Grill. Jest. Kiełba. Jest. Ketchup. Jest. Talerzyki. Są. Ogień. Jest. Placki. Są. Woda. Jest. Reklamówka na śmieci. Jest. Dron. Jest. Adaś jest. Mama jest. Możemy jechać. Przypinamy tu. Tutaj trzeba zabezpieczyć. Tak. A tu jeszcze dodatkowo jeszcze raz zabezpieczyć. O, klik i gotowe. Pytaliście o ten wózek, jaki mam dla Adasia, i to jest Cruiser 1. Ja w nim uwielbiam to, że jest taki pojemny. Tutaj, jak widzicie, można sobie bardzo dużo rzeczy wsadzić. I tutaj między innymi będę umieszczać wszystkie tobołki. Torba się zmieściła i jak widać, tu jeszcze jest trochę miejsca. No i tutaj sobie na rzepy później zamykacie. O. Waga tego wózka to jakieś 15 kg, więc wszystkie te rzeczy, które zabrałam, ważą pewnie z 5. 15 wózek i 15 Adam. Także nie mam pojęcia, jak będzie ta wycieczka wyglądała, ale nie ma wymówek. Jedziemy na grilla. Fajnie jest. Fajnie, fajnie.
Jeszcze tak na szybko Wam pokażę, jak to wygląda z przodu. Tutaj oczywiście, jak się jeździ rowerem, no to kamienie i tak dalej. Opcja na jedno dziecko. Tutaj są pasy zabezpieczające. Tutaj jest taka regulowana poduszka. Oparcie na głowę. Tu można sobie góra regulować. Tutaj po boku dwie kieszonki. Osłonka z siatką. I druga osłonka w razie dużego wiatru albo deszczu. Tutaj w środku jeszcze, gdzie jest siedzisko, ten stelaż jest oprzyty taką, powiedzmy, mini gąbką, ale ja mimo wszystko zawsze daję Adasiowi jeszcze kocyk pod tyłek, żeby było mu wygodniej. I nie narzeka, bardzo lubi tym jeździć. Tak w ogóle to cześć wszystkim. Ja przyjechałam dzisiaj nad morze w jedno z moich ulubionych miejsc. Miałam nadzieję, że posiedzę sobie tam u góry na ławeczce i będę miała stamtąd dużo lepszy widok, ale niestety tak wieje, że musiałam się schować, skitrać, tutaj zabunkrować. Trochę niżej tutaj jest osłonięte, więc tutaj praktycznie w ogóle nie wieje. Przyjechałam sobie poczytać książkę, posiedzieć trochę w ciszy i w spokoju, bo czasami tego potrzebuję dużo bardziej niż myślicie. Zostawię Was tutaj, mam nadzieję, że echo nie będzie się za bardzo niosło. Wtrącę jeszcze kilka zdań odnośnie wczorajszej wycieczki, bo tak się właściwie uciął wczorajszy dzień. Uciął się dlatego, że Adam po wycieczce nie chciał współpracować, bo chciał dalej tym rowerem jeździć i poszedł finalnie spać dopiero po 10, więc ja tak jakby no nie miałam szansy nagrywać więcej wczoraj dla Was. Tak wiało, słuchajcie. Ja kontrolowałam cały czas pogodę i pokazywało, że ma wiać, ale to miał być taki wiatr znośny. Ale kiedy tam już rozpaliłam tego grilla, kiedy już go rozpalałam, to zaczął się ten wiatr zrywać coraz większy i większy, ale później tak strasznie wiało, że bałam się, że po prostu nie dociągnę tego Adasia do domu, bo jechałam pod wiatr. Te ponad 30 kilo ciągnęłam, w ogóle drona nie wiem po co wzięłam, bo chyba tylko po to, żeby go stracić. No, także wycieczka ogólnie spoko, miałam nadzieję, że dłużej posiedzimy, że będzie przyjemniej, no ale nie można mieć wszystkiego. Na szczęście nie mam zakwasów, bo bałam się tego, że będę miała straszne zakwasy dzisiaj w udach tutaj, ale w ogóle żadnych zakwasów nie mam, także to jest dobry znak. A dzisiaj z kolei mam taki dzień, że nic mi się nie chce. Nie chce mi się nawet oczami mrugać i to jest ten też jeden z dni w miesiącu, więc to też swoje robi. Pytaliście o właśnie o te sprawy kobiece, jak tam się ta moja endometrioza ma. Wzięłam dzisiaj tabletkę przeciwbólową, więc Wam nie powiem. A tak na serio, no to cały czas ten ból mnie męczy, ale na badanie jadę w środę, więc dam Wam znać, chociaż pewnie opis będzie gdzieś po tygodniu, może dwóch tego rezonansu. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Dam Wam update na pewno, dam Wam znać co i jak. No. Teraz idę czytać dalej, póki nie będę musiała uciekać, chociaż tak naprawdę jak zacznie lać, zaraz Wam pokażę jakie są chmury. Jeszcze tak a propos pogody, to jest jakaś porażka, to jest jakieś nieporozumienie. Jest praktycznie można powiedzieć za chwilę połowa czerwca, ja jestem w swetrze i w kurtce. Nie ma lata. Ja wiem, że jeszcze kalendarzowe lato nie nadeszło, ale no słuchajcie, kuźwa, prawie połowa czerwca, a były tylko dwa dni, kiedy ja byłam na krótkich rękawek.
Nie podoba mi się to wcale, jestem niepocieszona. Ja ładuję swoje akumulatory w lecie właśnie, kiedy jest ciepło, kiedy jest słońce. Też nie lubię takiego słońca, kiedy się człowiek topi, topnieje. Bo aż takie słońce to też jest, no nawet niezdrowe, ale... No ale chociaż kuźwa trochę tego słońca. No patrzcie, jakie chmury zaraz będzie lało. A niech w pizdu leje. Ja jestem pod skałą. O. Tylko niech nie leje za długo, żebym mogła dojść do samochodu. Daję tylko znać, że się nie rozpadało. Wracam już do samochodu i jadę do domu. Ale to pięknie, mówię wam. Ten kwiatek faktycznie płacze, kiedy pada deszcz. Ale jaja. Ten kwiatek trochę tak jak ja. Jest dzisiaj jeszcze gorzej niż wczoraj. W pracy, gdyby ktoś mnie widział, to by pomyślał, że jestem pijana. Zero mocy. Nie wiem, jakie się boję. Ciśnienie strasznie niskie na pewno. Pogoda jest beznadziejna, pada deszcz, teraz właściwie trochę przestało, ale cały czas pada, leje, tak bardzo leje, mniej leje i tak na zmianę. No, dzisiaj mam straszny dzień, boli mnie głowa, cały czas te zatoki mi wracają, z prawej strony mi tu wszystko pulsuje, jak się schylam. Jeszcze tak a propos tej bostonki, to powiem wam, że pani przedszkolanka trochę mnie pocieszyła, bo ona wiedziała, wie jak bardzo się boję bostonki, wie jak ją przeszliśmy, ale powiedziała, że jest, wcześniej była informacja, że jest ogólnie w przedszkolu, w starszej grupie ta bostonka. Ostatnio przyszła wiadomość, że jest u nas też w grupie, u tych najmłodszych dzieci w grupie Adasia. No i pani powiedziała, że jeżeli mnie to pocieszy, no to te dzieci, które miały bostonkę tak samo jak Adaś w tamtym roku, no to miały też tą bostonkę w tym roku, więc to jest tym razem inny wirus, ale że zaatakowane miały te dzieci tylko gardło i gorączka, więc nie było wysypu ani na rękach, ani na nogach. Więc mówię, jak to mnie pocieszy, no to taka informacja. I powiem wam, że bo bostonkę ogólnie ja myślałam wcześniej, że można mieć tylko raz, tak jak ospę na przykład, ale okazuje się, że bostonkę można mieć kilka razy nawet w roku, bo to jest ileś tam odmian różnych wirusów, więc tak naprawdę nie ma na to lekarstwa, jedynie dobra odporność. Ja tutaj miałam zimno, wyskoczyło mi kilka dni temu. I miałam jeszcze ból gardła właśnie kilka dni temu, jakoś tak. Bolało mnie to gardło, ale to w ogóle było bez porównania z tym, co miałam wtedy przy bostonce w tamtym roku, więc nie mam pojęcia, czy może jakoś przeszłam jakimś cudem delikatnie tą bostonkę. Nie wiem, ale cały czas modlę się o to, żeby po prostu do tej Polski dojechać i żeby mieć jakąś namiastkę chociaż tego urlopu i żeby się spotkać z rodziną. No, tak, także dalej ta energia wasza się przyda, to nie odpuszczajcie, wysyłajcie cały czas, dopóki nie dolecę do Polski. Właściwie dopóki z niej nie wrócę. Teraz siedzę przed blokiem i przyjechałam do Bogumiły, ale nie chcę się wyjść z auta. Nie mam siły, naprawdę. Tak mnie czaha boli. Wzięłam tabletkę, ale jeszcze nawet nie wiem, czy nie działa, czy za słaba. No i tak to leci. Później jeszcze podjadę do sklepu, wzięłam ze sobą buciki, bo kupiłam Adasiowi sandałki na wakacje. Adaś niedługo jedzie na wakacje.
to opowiem Wam w następnym filmie. Kupiłam mu tak naprawdę bardzo fajne sandałki. One są lekutkie, fajne mają tutaj podbicie, skórka. I też jakoś nie były super drogie. 700 koron były przecenione na 420. Tylko że co mi się w nich nie podoba, a właściwie mi jak mi, wkładanie. Najlepsze są na zamek buciki, czy w ogóle ubrania dla dzieci. Tutaj jest niby z boku taka gumeczka, którą można sobie też rozciągnąć, ale chyba mimo wszystko wydaje mi się, że je oddam. Nie wiem, strasznie mi się podobają i strasznie są lekutkie. I don't know. Nie wiem, co mam robić. Najgorsze zakupy dla dziecka to są buty. Najgorsze. Nie lubię tego robić. Nie lubię kupować Adasiowi butów. Ciężko jest raz, że dobrać, żeby były wygodne. Dwa, żeby rozmiarowo pasowały. No. Dobra, idę się zbiorę w końcu. Idę na to ciasto. Adaś dopiero zasnął, czyli standardowo o 10:00 ja się wykąpałam i dzisiejszy dzień, i mówię to z pełną świadomością i wiem, że zobaczy to, nie wiem, 10, 15, 20 tysięcy osób, ogolenie pach i umycie zębów uważam za sukces. Tak jest. Głową muru nie przebijesz czasami, raz na wozie, a raz pod. Dzisiaj zdecydowanie pod. Dlatego kończę tego vloga i nie będę tutaj przeciągać, przedłużać. Nie mam po prostu siły. Nie wiem też, dlaczego tak późno sobie uświadomiłam to, że jestem dla siebie taka surowa. Ja zawsze byłam taką bardziej twardzielką. Emocjonalnie tak, jestem bardzo delikatna i wrażliwa, ale zawsze sobie dokładałam i że dam radę więcej, mogę więcej i nie czuję bólu i tak dalej. Nie wiem po co i na co. Dzisiaj po prostu daję sobie przyzwolenie na wszystko, co mi jest potrzebne. Dlatego idę spać. I tak jest już późno, a rano, dzień jak co dzień, trzeba wcześniej wstać. Przedszkole, praca. Także trzymajcie się i do następnego. Pa!